Witam w prezentacji i montażu 38 numeru Trabanta 601 Deluxe od Hachette. Numer ten zapakowany jest w folię. W tym numerze otrzymujemy głośnik, lewy i prawy pas bezpieczeństwa, uchwyt głośnika, uchwyt pasów bezpieczeństwa i śrubki.
W tym numerze został przymocowany głośnik i mocowanie pasów. Po montażu części z 38 numerów mamy zmontowane maskę, ściankę komory silnika z deską rozdzielczą i kierownicą, przedni zderzak z tablicą, przednią część z grillem, podłogę kabiny z fotelami, mocowaniem pasów i tylną kanapą, płytę podłogową z przednią ramą, nad kolami, czterema kołami, elektroniką, głośnikiem i światłami i cztery podpory. Numer 38. Na drugiej stronie mamy informacje o wydawcy, zdjęcie modelu, spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis. Instrukcje montażu. I pokazany model po montażu. Na godzinę Trabanta 601. Trabant 601 był przewidziany jako model przejściowy, ale ostatecznie stał się rozwiązaniem długoterminowym aż na 26 lat. Stanowił dalszy rozwój P50 i miał na celu zapewnienie konkurencyjności modelu poprzez wprowadzenie nowinek technicznych. Po wdrożeniu P50 z dużym wysiłkiem do produkcji seryjnej, w wyniku czego uległo restrukturyzacji dość znaczna część przemysłu motoryzacyjnego w NRD, wkrótce na porządku dziennym stała kwestia dalszego rozwoju konstrukcji. Dla wszystkich zainteresowanych było jasne, że koncepcja techniczna P50 nie może w dłuższej perspektywie trwać niezmieniona. Jeśli państwo chciało nadal sprzedawać konkurencyjny produkt, w rezultacie powstał Trabant 601, zmodernizowany P50. Wszelkie nowe konstrukcje podlegały w NRD kontroli państwa i regulacjom obowiązującym w gospodarce planowej. Dlatego żaden zakład nie mógł samodzielnie opracować nowego pojazdu, a niezbędne środki inwestycyjne nie znajdowały się w dyspozycji fabryk samochodów, lecz w gestii organów centralnego planowania i kierownictwa państwa. Plan państwowy zakładał modernizację nadwozia P50 w celu zmiany wyglądu przedniej partii i poprawy warunków dla pasażerów we wnętrzu. Przeprowadzono eksperymenty z bardzo wydłużonym ku tyłowi dachem i panoramicznymi szybami, które zwiększyły prześwity na głowy. Wypróbowano i odrzucono różne warianty, konstruktorzy ciągle nie byli zadowoleni, kształty elementów pojazdu współgrały ze sobą, a wyniki były niezadowalające, ale na więcej nie było ani pieniędzy, ani zgody. Mamy zdjęcie i informację, że nowy Trabant 601 otrzymał szersze nadwozie, drzwi wyposażono w szyby na korbkę. Do nowych udogodnień należały także większe powierzchnie szyby przedniej i tylnej. Mamy zdjęcie i informację, że w 1959 roku wyprodukowano 20 tysięcy Trabantów P50. W wyniku dalszej optymalizacji zakładu pod kątem produkcji seryjnej w 1965 roku zakład miało opuścić 65 tysięcy małych samochodów. Model 601.
Tu w wersji kombi. Posiada w standardzie ulepszony system ogrzewania i wentylacji oraz spryskiwacz szyby przedniej. Nysa 521-522, która bywała też suką. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli obudowa kierownicy, zębatka napędowa, przekładnia zębata czołowa, dźwignia kierownicza. I mamy informację, aby podzielić się opinią. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.